16 grudnia wspominamy błogosławionego Clemensa Marchisio, prezbitera. Clemens urodził się 1 marca 1833 roku w Cuneo w Piemoncie na północy Włoch. Był najstarszym z 5 dzieci szewca. Rodzina mieszkała w pobliżu kościoła ojców Dominikanów, a Clemens często chodził do tego kościoła i służył do mszy świętej. Tam poznał modlitwę różańcową i pokochał Matkę Bożą. Ojciec był przekonany, że nauczy się jego zawodu, jednak dorastający Clemens rozpoznał w sobie powołanie do kapłaństwa. Rodzice nie sprzeciwili się temu. Święcenie kapłańskie Clemens przyjął 20 września 1856 roku w wieku 23 lat. Następne 2 lata formował się jeszcze w instytucie prowadzonym przez późniejszego świętego Józefa Cafasso. Miał on wielki wpływ na młodego księdza Clemensa. Tak wspominał on ten czas. Kiedy wstąpiłem do instytutu, byłem urwi połciem. Nie wiedziałem, co to znaczy być księdzem. Wyszedłem zaś zupełnie przemieniony, w pełni świadomy godności kapłańskiej. Po tych 2 latach Clemens rozpoczął posługę kapłańską jako wikariusz. 18 listopada 1860 roku, w wieku 27 lat, został mianowany proboszczem parafii Rivalba w prowincji Turyn. Kościół w tej parafii był w bardzo złym stanie technicznym. Clemens chciał zbudować nowy, ale nie uzyskał na to pozwolenia od miejscowych władz, więc tylko przeprowadził remont. Ze zgromadzonego materiału budowlanego wybudował później przedszkole i warsztat tkacki. W czasach, w których wielu ludzi wyjeżdżało ze wsi do miasta w poszukiwaniu lepszego życia, Clemens podejmował wiele inicjatyw społecznych. Nie zawsze był rozumiany, często niesłusznie oskarżany. Siły do przezwyciężania tych trudności czerpał z codziennej modlitwy i z Eucharystii, którą celebrował z wielkim nabożeństwem. Dziewczęta, które jako pierwsze znalazły pracę w warsztacie tkackim, były założycielkami Instytutu Córek Świętego Józefa w Rivalbie. Jednym z celów tego zgromadzenia była troska o to, by w kościołach znajdowały się odpowiednie szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe, świece, kadzidła i tym podobne. Clemens Marchisio zmarł 16 grudnia 1903 roku w wieku 70 lat. Został beatyfikowany 30 września 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Wtedy papież powiedział o nim: obraz Chrystusa, dobrego pasterza, jaśnieje w błogosławionym księdzu Clemensie Marchisio. Zatroskany o to, by zawsze być przykładem dla wiernych w słowie, w postępowaniu, w miłości i w wierze, starał się postępować w łasce, którą każdy kapłan jest obdarzony w Chrystusie, stając się z każdym dniem coraz bardziej aktualnym i żywym narzędziem Jezusa wiecznego kapłana. Człowiek modlitwy, jakim musi być każdy kapłan, był świadomy, że musi przywoływać Boga, Pana Wszechświata i swojego życia, ale też był świadomy, że prawdziwy kult, godny nieskończonej świętości Boga, realizuje się przede wszystkim przez sakrament ciała i krwi Chrystusa. Dlatego zawsze z wielką gorliwością Clemens odprawiał pobożnie tajemnicę eucharystyczną, pilnie odprawiał adorację, dbał o piękno różnych celebracji liturgicznych. Był bowiem przekonany, że Kościół jest zbudowany przede wszystkim wokół Eucharystii, przez udział w której członkowie wspólnoty chrześcijańskiej utożsamiają się mistycznie z Chrystusem i stają się jednością ze sobą. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Clemensa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.